Nowy Fiat Tipo, nowy reprezentant marki Fiat w segmencie samochodów kompaktowych. Dla nas bardzo ważny samochód, ponieważ auto właśnie wchodzi do segmentu aut, tak jak wspomniałem, kompaktowych, segment C, a to jest najliczniejszy segment na rynku polskim. Ponad 27% wszystkich nowych sprzedanych samochodów w Polsce to są właśnie kompakty. Auto, które debiutuje dzisiaj, to jest samochód w wersji nadwoziowej, trójbryłowej, czyli sedan. My o nim mówimy Born to be a Sedan, czyli samochód, który zrodził się jako sedan, ponieważ faktycznie tak było. Tipo będzie dostępny w trzech wersjach nadwoziowych, będzie dostępny jako hatchback, będzie dostępny jako kombi. Natomiast pierwszy projekt, jaki dostali nasi styliści, było: opracujcie pięknego, wystylizowanego sedana. I tak właśnie zrobili. Auto o proporcjach idealnie wpisujących się w segment aut kompaktowych, nieco ponad 4,5 metra długości, około 1,80 m szerokości i relatywnie niskie 1,50 m. Samochód debiutuje w Polsce, zebraliśmy już na ten samochód 1200 zamówień, więc dealerzy Fiata bardzo optymistycznie auto przyjęli. Oczywiście powodem tego była również promocyjna cena premierowa tego auta. Samochód dostępny jest w salonach, wyposażony już w klimatyzację oraz radio za 42 600 zł, oczywiście brutto. I to jest samochód wyposażony w silnik czterocylindrowy 1.4 o mocy 95 koni. Co ważne, silnik ten jest sprzężony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, także zapewnia bardzo dobre osiągi, jak i również dobry komfort akustyczny na przykład przy jeździe autostradowej. Kolejne odsłony tego modelu będziemy widzieli wkrótce, w kolejnych miesiącach zaprezentujemy również samochód w wersji nadwoziowej hatchback oraz później nieco w wersji kombi, także cała kompletna gama i my jesteśmy przekonani w Fiacie w Polsce, że ten model to będzie Fiat numer jeden w tym i w przyszłym roku w Polsce. Oczywiście na rynku polskim również ważne są samochody z alternatywnymi źródłami napędu. Nie mam tutaj na myśli samochodów elektrycznych, ale głównie mam tutaj na myśli samochody napędzane gazem, napędzane LPG i my również myślimy o takim rozwiązaniu dla Tipo, myślimy o takim rozwiązaniu tak zwanym OM-owym, czyli instalacja już przygotowana w fabryce. Natomiast jest to rozwiązanie, które rozważamy bardziej do nadwozia typu hatchback, a nie do nadwozia typu sedan.